Kolejny odcinek magazynu Z obu stron siatki. Goście specjalni. Można powiedzieć, że dwóch takich, co sprzedają czapy. Coś zdarza w tym się. Jest? Coś w tym jest? Zdarza się. Jak nie na boisku, to w sklepie. No właśnie, macie jeszcze czapy sklepowe? Jeszcze działa to wszystko i handlujecie, nowe wzory są? Czy już czapy was zmęczyły? Są nowe kolory i będzie promocja, przecena, wyprzedaż. Kto jest tutaj mózgiem finansowym operacji. Wbrew pozorom wcale nie Karol, ale Karol jest dosyć blisko osoby, która jest mózgiem operacji. Zrozumiałem. Tak to nazwijmy. Zrozumiałem. No dobra, zapytałem was o czapy, bo pamiętam, jak puszczaliście je na rynek, ten wasz pomysł poszedł, ale to nie jedyny, czym się zajmujecie. Tak poza siatkówką, bo chyba wam się za bardzo nudzi, to trochę żartuję, bo czasu wolnego macie jak na lekarstwo. Jeszcze się bawicie w następne rzeczy. Powiedzcie o waszym nowym projekcie. Projekcie w pomaganie ludziom trochę. Trochę takiej rzeczy niecodziennej, nowej w Polsce, które jak mi opowiadaliście, to nawet nie wiedziałem, że takie rzeczy funkcjonują. Pomaganie jest nowe? Nie, w takiej formie. No wiem. No rzeczywiście sfinansowaliśmy razem z jeszcze Dawidem Konarskim portal pomagam.pl i to jest portal crowdfundingowy, czyli zbiórki publiczne. Trudne słowo. Andrzej, trudne. Powtórz. Crowdfunding, czyli brawo. Zbiórki publiczne. Pytana i od razu edukacja jest. Chodzi też o to, tak, tutaj taki pewnie się będzie napis, crowdfunding. Będzie, tu się pojawia. Jak to się czyta. Justyna, robisz tak, żeby się pojawiało. Jak to się czyta i to. Będzie. Taka wrona tu jeszcze przeleciała. Czy jest dobrze, jak tak trzymam? Kapitalnie trzymasz. W portalu chodzi o to, że każdy może wejść, założyć zbiórkę na dowolny cel. Od, nie wiem, gitary dla swojego uzdolnionego muzycznie dziecka, po jakieś duże zbiórki na sprzęty medyczne, na wyjazdy. Dla dzieci, dla szkół, wszystko tak naprawdę. Czyli generalnie to nie jest tylko, że nie wiem, potrzebujący w znaczeniu chorzy, nieszczęśliwi i tak dalej. Mogą być na przykład takie normalne rzeczy, że ktoś nie ma pieniędzy, tak jak mówisz, nie wiem, na stypendium dla dziecka, no dokładnie, które jest zdolnione, a ma tak? Na przykład fajny pomysł na jakiś projekt, na przykład no, mieliśmy zbiórkę, może nawet dalej wisi, na wyprawę w góry, tak? Już nie pamiętam, jaki to był szczyt. Ale była taka zbiórka, więc naprawdę fajne, różnorodne zbiórki przez na przykład, nie wiem, zbieranie pieniędzy na zwierzęta, jakieś chore, potrzebujące w schroniskach, oczywiście na takie typowo już charytatywne, tak jak powiedziałem, operacje, sprzęty medyczne, ale też fajne projekty takie kreatywne, wydawanie płyty na przykład albo książki. Aha, jakiś czas temu była akcja z weteranem? Tak, była walka weterana, którego, znaczy tam poznaliśmy tych weteranów w Krakowie na meczu tych, Ligi Światowej. Po Afganistanie, po i zgadaliśmy się i była taka duża akcja w mediach, hashtag walka weterana i zbieraliśmy pieniądze na leczenie jednego z nich. Także różnorodne rzeczy. Ten portal wisi i cały czas działa od kilku miesięcy i ma się dobrze, także coraz lepiej, znaczy ma się dobrze w takim sensie, że jest coraz bardziej popularny i coraz więcej ludzi z niego korzysta, a my się też z tego cieszymy, no bo im więcej ludzi będzie sobie pomagać, tym lepiej. No dobra, a propos tego pomagania, bo w środowisku siatkarskim to nic nowego, wielu z was poświęca swój prywatny czas, nazwijmy to tak, czy w ogóle znajduje czas na to, żeby, czy chociażby z Fundacją Herosi, czy z wieloma innymi akcjami. To jest coś fajnego, takiego dodatkowego, związanego z tym, że jesteście popularnymi sportowcami, że możecie, poświęcając powiedzmy trochę czasu, no pomóc takim potrzebującym lub nie wiem, mieć taki pomysł jak ten portal. Karol. Ja mało mówię, to teraz ja. To teraz ty. Ja myślę, że pomaganie jest fajne, tak? Jeżeli mogę użyć takiego słowa, jest fajne i jeżeli ma się taką możliwość, a my będąc gdzieś tam rozpoznawalnym na okładkach, dajemy przykład też. Paczki młodym, nosicie tam z plusa, czy dajemy z jakichś przykład, innych, tak? Dajemy przykład też młodym ludziom i ja myślę, że jak oni na to patrzą, co my robimy, to niektórzy, może nie wszyscy, ale niektórzy z nich też będą chcieli pomagać i może w przyszłości też będą chcieli robić to, co my, więc dlaczego nie pomagać? Ja czerpię ogromną przyjemność, zawsze czerpałem przyjemność z dawania, zawsze bardziej lubiłem dawać prezenty niż dostawać prezenty i tak to jest. Po prostu mamy dużo większą siłę przebicia, jakby na to nie patrzeć, niż większość ludzi.
I jak my o czymś powiemy, albo my o coś zaczniemy walczyć, to jesteśmy w stanie dotrzeć do szerszej grupy ludzi, gdzieś tam się przebić do mediów. Coś, co gdzieś tam osoba, która na co dzień nie ma jej w telewizji, może mieć z tym najzwyczajniej w świecie problem, żeby dotrzeć aż tak w krótkim czasie do tak szerokiej liczby osób. I też właśnie przez to, że tyle ludzi się zawsze zgłasza do nas, żeby, nie wiem, udostępnić jakąś zbiórkę czy akcję, czy pomóc, no to wpadliśmy pomysł na taki portal, gdzie jakby dajemy narzędzie do tego, żeby ci ludzie mogli już jakby nie pośrednio przez nas, ale też sami przez jakiś tam nasz portal zbierać pieniądze i pomagać innym. Rozumiem, że pomysł też jest skądś zaczerpnięty. To chyba nie jest taki pierwszy portal, prawda? Na pewno u nas, czy to jest taki pierwszy portal? Nie, są większe, jeszcze większe portale. Nazwa wskazuje przyszłość z zagranicy. To do nas. Tak, portale to jest... Te takie trudne słowa, które jeszcze raz wyświetlimy. Tutaj. O, tu. Dobra. I Tawrona. I rzeczywiście, no to przyszło z zagranicy, to jest bardzo popularna rzecz, chociażby w Stanach, tam oni mają naprawdę zwariowane zbiórki, już nie będę mówił nawet na co, ale naprawdę są dziwne zbiórki i zbierają miliony dolarów. A na co? Na film, na przykład na filmy w kosmosie. No. A u nas są portale, które powstały wcześniej, nie będę wymieniał nazwy, żeby nie robić konkurencji, ale my stwierdziliśmy, że zrobimy coś prostszego trochę w obsłudze dla ludzi niż te, które już są i wydaje mi się, że razem z naszymi kolegami, którzy się znają na tym, stworzyliśmy fajną rzecz. No dobra, to widzicie, pomagam.pl, Justyna to na pewno tak zrobi, że tu ptaszek i ta wrona. No ale to mówimy, wy jako także drużyna PGS Krabbełchatów od lat, zresztą nie tylko ta drużyna, ale wiele drużyn plus ligi, czy prawie wszystkie, czy może wszystkie, pomagają, chociażby ostatnio byliście przy Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, nawet tam chyba w studio, prawda? Tak, też żeście się my pokazali. Byliśmy w Berlinie wtedy. W Berlinie wtedy, ale od nas ludzie rzeczywiście... Mówimy, ale ludzie jako drużyna, tak? byli tam, więc byli, widziałem pomagali. W telewizji chłopaków. I tak jak mówicie, to pomaganie daje frajdę, a robicie to też, bo z różnych powodów się pomaga. Czasami ktoś to, tak jak mówisz, jest to fajne, tak czy inaczej. A to jest trochę tak, że próbujecie wykorzystać te swoje 5 minut właśnie w tym celu, żeby jeszcze coś z siebie więcej dać? Czy jakaś inna motywacja wam jeszcze kierowała, jak zaczęliście takie pomaganie bezinteresowne, tak? Jak to wyglądało u was? Ja myślę, że my dostaliśmy, też sobie gdzieś tam wywalczyliśmy, ale idziemy taką drogą, jaką sobie wymarzyliśmy. Jesteśmy zdrowi. Znaczy na tyle, że jesteśmy w stanie spełniać swoje marzenia. To tam? Pójdę otworzyć. Spełniać swoje marzenia. A nie wszystkim jest to dane z różnych powodów. Przez choroby, właśnie jakieś tam braki finansowe. Bo też jakby no, nasi rodzice płacili składki, żebyśmy my mogli trenować. I zacząć trenować. Nie wszyscy mają takie możliwości i myślę, że dzięki temu, że nam się udało, gdzieś tam nasza droga jest taka, jak chcieliśmy, to jeżeli tylko możemy, to chcemy pomóc innym, żeby też mogli iść taką drogą, a nuż gdzieś tam wśród tych osób, którym my pomagamy, jest następny reprezentant Polski, czy no nie wiem, jakiś wielki naukowiec. Muzyk. Także to jest fajne i najważniejsze chyba jest to, że możemy potem zobaczyć wielki uśmiech na twarzy danej osoby, której pomagamy, a tak naprawdę niewiele trzeba, żeby ten uśmiech wywołać. No dobra. Ja jeszcze chciałem coś... Proszę bardzo, udzielam ci głosu. Dziękuję. Uchylam. A jednak Sejm ogląda, dobrze. Przejmuję głos. Ja myślę, że to jest fajne i też zawsze starałem się stawiać w tej sytuacji, a co gdyby mnie coś złego spotkało, gdybym ja to potrzebował tej pomocy, więc a może kiedyś będę potrzebował tej pomocy, może ktoś z tych ludzi, którym nie wiem, my pomogliśmy, nasza drużyna pomogła, może ich w przyszłości spotkam i to oni mi pomogą, więc ja myślę, że to jest takie koło, które się gdzieś tam toczy i po prostu dobro wraca. Dobro wraca, brawo Andrzej. Dobro wraca. Czekałem, miałeś dwie karma, sekundy, jest miałeś dwie sekundy szybciej powiedzieć. Karma. No tu widzę miał makota. Miał dwie sekundy wcześniej się włączyć. Kota. Czekałem. Nie, no bo karma. Ale zastanawiam się nad psem. A, to tak. Jednak lepiej. Ze schroniska. Być może, tak.
No trochę temat jakby zmieniając, trochę bliżej siatkówki. Mówiliście o reprezentacji Polski. Albo nie, inaczej jeszcze może, nie będziemy tutaj jakoś. Nie gadajmy o siatkówce. No właśnie, nie gadajmy o siatkówce. Zastanawiam się. Do czego mówimy? Kolarska Liga TV. Kolarska Liga TV. Ja na rowerze nie jeździłem. Może lepiej w sumie. Ja też. Słuchajcie, jakiś czas, nie wiem, 10 lat temu, gdybyśmy pomyśleli o tym, że klasyczne media, czyli radio, telewizja, prasa, że bez nich zrobić jakiś przekaz do kibiców, taki większy, to nie dotrzeć. Nie było Facebooka? Nie korzystam z Facebooka. 10 lat temu był Facebook już u nas chyba, nie? Nie było jeszcze chyba. Ja nie korzystam, więc nie mam. No Twittera internet, na pewno nie było. No bo ale to... internet już był. Taki był, takie modemy, co tak robił. I tam piosenka się ściągała. No nie pamiętam, 10 lat temu. W każdym razie, do sedna. Właściwie nie było możliwe przekazać takiej informacji tak szerszej. A teraz ja mam już takie wrażenie, że media społecznościowe, czy Facebook, Twitter, nie wiem, Instagram, strona, jak ktoś sobie założy swoją tam oficjalną stronę i tak dalej, to łatwiej przez te media dotrzeć do kibiców niż przez klasyczne media. Nie musicie się prosić żadnego dziennikarza, żadnego Składowskiego, Drąga czy innych Iksińskich, żeby coś przekazać. Iksińskiego? Czy... Tych trzech. Tych trzech nie znasz. Nie musicie się prosić. To jest fajne, że przez te media można mieć kontakt. Domyślam się, czasami też może być męczące, bo każdy z was może zaczepić, napisać. Nie każdemu jest czas odpowiadać, ale to chyba jest fajna droga, nie? Że można taki mieć bezpośredni kontakt z kibicami w sprawach, na których wam zależy. Przepraszam was za to, co powiem. To jest fajne, bo mijamy pośredników i mówimy konkretnie to, co my chcemy. A czego przepraszasz? Nie ma za co przepraszać. Was przepraszam, nie ludzi. Tak myślałem, tak to właśnie jest. To jest ciekawe. Wielką siłę mają te media społecznościowe, bo można napisać tak po prostu dla swoich gdzieś tam followersów 160 znaków, na przykład na Twitterze, a następnego dnia się jest na wszystkich stronach. Przepisane, nie? Takie. No bo to idzie w świat i to nie jest moja własność, więc każdy może to gdzieś udostępnić i nawet są drukowane jakieś tam cytaty w gazetach, tak? Często której? W wiadomościach sportowych. Też jakieś tam slajdy puszczane, więc tak naprawdę coś, co ja sobie wymyślę, może następnego dnia być wszędzie i to jest dosyć ciekawe, ale też popsujesz niebezpieczne. Raper. Nie baw się w Ngapet, już jest. Ngapet już jest, wystarczy jeden, który śpiewa, siatkarz chyba. Nie da rady z wami tu do końca poważnie, już o pomaganiu było, to było poważnie, ale teraz to są z jednej strony, mówicie, że przepraszasz, ja już trochę jestem po innej stronie barykady, nie pracuję już w przeglądzie sportowym. A, to ciebie nie przepraszam. Nie, to nie o to chodzi, ale ja patrzyłem na to, że to co wy mówicie, ten niezakłócony przekaz ma z jednej strony te plusy, ale z drugiej strony ma też niebezpieczeństwo. Na Twitterze czy na Facebooku, jak już coś popełnisz, naciśniesz wyślij, nawet jak się skapowałeś, że walnąłeś głupotę, to krąży, to już zostaje. To jest też taka odpowiedzialność, czujecie odpowiedzialność za to, co piszecie na Facebooku, na Twitterze, że jednak lampka, kurczę, jak tam coś walnę za ja bardzo, czuję, to wyłapują. Ja czuję i nie piszę po alkoholu. A można pisać po alkoholu w znaczeniu... Trener jeden... Dobra, nieważne. Byłaby historia dobra, pewnie pyszna. Nie, ale znaczy ja powiem tak, że ja wiele razy mam tak, że chciałbym coś napisać, ale myślę sobie nie. O konsekwencjach ewentualnych, myślę czy sobie, ktoś nie zrozumie? Że nie, że ktoś nie zrozumie, ktoś to źle odbierze i mimo tego, wiele razy tak było, że myślę, a to napiszę albo na jakiś komentarz a propos czegoś tam. A zdarzyło ci się tak, że już napisałeś i skasować? Tak. Ty też? Okej, okay. Nie. Nie, także jak zobaczyłem, jakby napisałem to, co pomyślałem. Może raz. I zobaczyłem to tamte na telefonie czy na komputerze i stwierdziłem, że nie. Czerwone, lepiej usuń. Nie. Lepiej nie. Lepiej nie. Bo za jest... duże zamieszanie. Andrzej Wrona King. No, Karol Kłosowski. Andrzej Wrona Kracza. No, mogło tak być, ale są takie sytuacje, że czasami to ja też dobrze wiem, że jedno słowo potrafi namieszać. Była na przykład dyskusja o piłkarzach ręcznych. Ja się tak trochę śmiałem, mając możliwość pracowania w fantastycznej redakcji Przeglądu przez wiele lat. Wiem, że czasami ludzie mówią, no kurczę, taki głupi tytuł tutaj wsadzili. No tylko, że to jest tak, zdradzam kulisy, niech się nie obrażą, że grafik wymyślił sobie, że będzie zdjęcie kwadratowe na, nie wiem, 1/3 strony i cały tytuł to wchodzi 6 literek. No i trzeba sobie teraz siedzi taki redaktor, który prowadzi, mówi, cholera! Pata.
Patatajnie, patatajo za długo, no to wstyd się mieć. Wstyd się mieć. Jedyne słowo, które znalazł na piśmie, to wstyd. Hańba, ale jakie to hańba. Nie, to sześć. To nie z błędem. No i tak to wygląda. No i było tam słowo wstyd. Jak sobie ktoś ogląda, może różne rzeczy w różny sposób odbierać. Braliście do siebie kiedyś coś takiego, co gdzieś tam się w gazecie, nie wiem, w telewizji, w radiu takiego trafiło. A czasami, tak jak wam mówię, są takie ludzkie wybory, że coś się musi i tak siedzi, myśli. No dobra, tylko wstyd się mieści, to musi być wstyd, tak? I potem gdzieś są to różne odbiory tego. Potem trudno wytłumaczyć, że no krótki tytuł miał i wpisał wstyd. Czy rzeczywiście tak było? Czy nie, to jest, teraz, czy ja to jest bajka napisana? Tak, nie, przy tym wstydzie nie było. To najpierw grafik wrzuca zdjęcie i mówi, ile macie literek, czy to nie, tak jest? Czasami aż tak sztampowo nie jest, ale bywa tak, że są no, różne tam, nazwijmy to, koncepcje graficzne, tak? No, niestety, a czy tam tak było? Z tym wstydem nie mam nic wspólnego, tylko go przeczytałem, ale mogły być różne. Było zmniejszyć ściolkę. A waszym zdaniem wstyd było za mocne do tego wydarzenia? Nie, nieadekwatne do tego, co się działo na hali. No bo potem czytałem całą wielką dyskusję też właśnie na mediach społecznościowych. Niektórzy tłumaczyli, że to było wstyd za ten mecz, że wstyd za to, że nie walczyli chłopaki, tak? Tylko no, samo słowo znaczy, ja tam napisałem sobie potem na Twitterze, też żeśmy rozmawiali, że wstyd to jest jak nie masz wódki w barku, jak przyjdzie znajomy, tak? No, to można różnie sobie na to patrzeć, bo ja też uznałem, że słowo wstyd było nieadekwatne do tego, co było wcześniej, bo wcześniej piłkarze ręczni, gladiatorzy, tam wszystkie te rzeczy we wszystkich mediach, nie? Po meczu z Francją już wieszali medal na szyję. No nie, no, ale to klasyka gatunku, no na tym polega też dziennikarstwo, że podgrzewasz, żeby ludzie chcieli czytać i tak, no też to musicie zrozumieć, że to działa w ten sposób, ale z drugiej strony no ten wstyd wzbudził duże emocje i większość osób była i chyba wy też słyszę, jesteście tacy, którzy uznali, że trochę za mocno, tak? Znaczy według mnie za mocno. To chyba tak jest, że dziennikarze mają jakieś tam deadline'y, zamknięcie wydania do którejś godziny. Mecz był o 20:00, według mnie po prostu zabrakło czasu, bo jakby ta osoba, która wymyśliła ten tytuł, poszła sobie spać i obudziła się rano i wymyślała tytuł. Może by skasowała jak Andrzej. Może by skasowała jak ja, ale wymyślała tytuł, obudziłaby się rano i na spokojnie przy kawie sobie przeanalizowała to, co się wydarzyło, to może tytuł byłby inny, a tak to, że to było pewnie zaraz po meczu, gdzie jakieś tam jeszcze różne emocje targały tą osobą. A kto jest odpowiedzialny za tytuł? Za tytuł? Redaktor prowadzący gazety. W mojej tak było, ja nie mówię o wszystkim. Kto prowadził? Właśnie, a kto prowadził to? Możecie bardzo dobrze sprawdzić, dlatego że przy tym wydaniu, które jest konkretne, przynajmniej w przeglądzie tak zawsze było, jest napisane redaktor prowadzący. To ta osoba decydowała, ona ma ostateczną pieczątkę, że tak powiem. Ojciec dyrektor tego dnia, dokładnie. Ale nie, rozmawiamy normalnie, bo to mówicie o deadline'ach. Ludzie sobie często nie zdają sprawy, ale to jest na przykład w takiej pracy. Pamiętam, wiele takich meczów było, chociażby bardzo dobrze pamiętam turniej finałowy Ligi Światowej 2011, pierwszy sezon Anastasiego jako selekcjonera i ten pierwszy brązowy medal. Tam był, wcześniej byłem, był taki byłem mecz, tam na trybunach. Tam byłeś tam na trybunach, tak. Tam był taki kibic dobry, za tym, prawda? Jesteśmy tak jest, zawsze tam. Tak. Dokładnie tak było. I wcześniej był mecz z Argentyną, który decydował o tym, czy wyjdziemy z grupy, czy nie wyjdziemy. I tam było 3-2 w tym meczu. Ja pamiętam, że deadline był z reguły tak w gazecie, powiedzmy 22:40, odjeżdża pierwsza strona, bo jest drukowana w kilku tam miejscach. I ten mecz był chyba 20:30-20:45. No więc, bo to odjeżdża gazeta, czyli to musi być wszystko gotowe, podpisane, zdjęcia, tekst wlany, wyczyszczony, ustawione wszystko. Więc tak, jak już było tam chyba 0-2, to już napisałem jeden tekst, jak to odpadliśmy. Jak było 1-2, to zacząłem myśleć o tym, że trzeba pisać następny tekst, bo może nie odpadniemy. Jak się zrobiło 2-2, to napisałem jeden tekst, już wcześniej poszedł ten, jak odpadliśmy bez walki, tragedia. Potem jak odpadliśmy po walce, jeszcze w trakcie pisałem, jak wygraliśmy po znakomitym powrocie. To wymyślić taki, że tak dalej, który to pasuje uwierz do wszystkiego. Mi, uwierz mi, ja też. Ale mecz. Porażka Polaków, albo tam wielka wygrana. Ale mecz. Mówię wam od tej strony tak, jak Andrzej mówi, że czasami pewne rzeczy, dlatego was o te media pytałem, bo jak już naciśniesz, to już nie ma, tak? Czyli się musi... Uwierz mi, ja wtedy kupiłem bilet lotniczy i musiałem odkręcać. Tak? Wiedziałeś, myślałeś, że już... Czy myślałem, że odpadniemy, a jeszcze zostaliśmy. To tego nie wiedziałem, kapitalna byłaby historia, widzisz, A, to było dawno temu, jeszcze byłem młody.
Czyli na trybunach myślałeś, że z trybun poleci na wakacje? Nie, no, pomyślałem sobie, że kupię bilet na wszelki wypadek, a dogadałem się z panią, że zawsze będzie można to później odkręcić. Ja myślałem, że bilety... I trzeba było odkręcać. Słuchajcie, ja byłem pewien też, że bilety na przykład na powrót do Francji kupią sobie piłkarze ręczni tej reprezentacji, jak mieliśmy ten mecz, który został określony potem mianem wstyd czy tam inaczej, bo się wydawało, że Chorwaci rywale już no nie mogą 11 golami wygrać przy takim poziomie i tak dalej. Pewnie Francuzi kupili bilety, to się przyjemnie zdziwili. Ja żałuję, że Chorwaci nie wygrali tego turnieju, bo to by była chyba jeszcze mocniejsza ta historia, bo to jest coś niesamowitego, że z taką wiarą można podejść do praktycznie niemożliwej misji do wykonania. Oni walczyli od samego początku, jakby byli przekonani o tym, że oni tym 11 bramkami to wygrają. I takie postawy w sporcie to naprawdę wielki szacun. No czapki z głów. Czapki jednak. Czapy! Marketing szeptany. Czapy z głów. Czapy z głów. Hashtag jest. No chłopaki, jeszcze jedna rzecz mnie interesuje, bo tylko tak zagaiłem na początku, że macie mało czasu. To rzeczywiście można się zajmować przy pomocy pewnie najbliższych znajomych jakimiś początkami biznesowymi, jednocześnie grając zawodowo w siatkówkę, grając w reprezentacji, jeżdżąc cały czas po świecie, bo to no, większość z was nie ma czasu na urlop, żeby sobie gdzieś tam na tydzień, dwa pojechać, a jeszcze się zajmować jakimiś rzeczami. Jak to wygląda? No Andrzej, biznesmen. Nie no, to przecież, znaczy oczywiście, że przy pomocy innych ludzi można już coś tam robić i no nasz harmonogram jakby wygląda tak, że nie jesteśmy w stanie bywać codziennie gdzieś tam powiedzmy w firmie na przykład, którą sobie założymy, ale muszą to być biznesy takie jak chociażby ten sklep nasz internetowy, gdzie można jakby z każdego miejsca na świecie zarządzać i sprawdzić, a jeszcze jak ma się takich fantastycznych ludzi, którzy nie pokazuje na Karola, tylko na osobę bliską Karolowi, która się tym zajmuje. Pozdrawiamy Ole. Dobrze, nie zdradziłeś. Skasuj. To jest dużo łatwiej rzeczywiście. No. I w innym wypadku myślę, że bezpośrednio jakbyśmy się mieli zajmować Nikoś, to byłoby to niemożliwe. A prezes, wiceprezes, prezes, wiceprezes, jak to działa? Nie, to jest taki... No jak to się mówicie? Na Spólnicy? Spólnicy. No dobrze, tak jak słyszeliście, widzieliście Andrzej, Karol, no za to pomaganie, no jak to się mówi pięknie, czapy z głów. Dzięki chłopaki za wizytę u nas. Dziękujemy również. Thank you.